Witajcie ponownie. Firma Germina ma budżetowe zanęty. Jest wiele, wiele smaków, zapachów i kolorystycznie jest też bardzo, bardzo bogato, że tak powiem. Są to zanęty w opakowaniach kilogramowych, no i też są w opakowaniach 2,5 kilogramowych. Zanęty te sprawdzają się na wodach stojących, jak i na wodach płynących. Fajna zanętka, to jest i płoć, i leszcz na to czapie bardzo dobrze, także jest też kwas masłowy. To jest zanęta taka, warto się przy niej zatrzymać, bo to jest specyficzna zanęta. Po prostu ma specyficzny zapach, bo nie zawsze ryba lubi coś takiego jak na słodko, a to po prostu jest całkiem co innego i często i gęsto się trafia tak, że jedziemy na ryby, stosujemy tą słodką zanętę, nic się nie dzieje. Mała zmiana zanęty, a robi tyle roboty, że to się w głowie nie mieści. Tu mamy też i czosnek. Ja mówię, tak jak mówiłem, jest 21, tu mam tylko parę, jest 21 smaków, zapachów, także na czosnek doskonała, też na leszcza, wiśnia, no perfekcja, wam powiem, perfekcja na rzeki, no, sprawdza się, także wiele, wiele razy i wisełka, i nogacik, również i kanały, petarda, no płoć, też bardzo dobra zanętka. Też się sprawdza, pięknie pracuje, naprawdę polecam, polecam. Jeśli gdzieś płoć, to zastosować. No truskawka, wiadomo, bardziej karaś, lin, też słodka i dobra, dobra rzecz. Na nasze kochane lesiorki też się sprawdza, także też polecam. Niech się tylko trochę cieplej zrobi, to im marcepan oczy przetrze, tym wszystkim linom, karachom i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę jest też, no, pierwsza liga. Także polecam, polecam, jeszcze raz polecam. Tomasz Wilk-Wilo. Trzymajcie się ciepło, pozdrowionka i do zobaczenia nad wodą. Niedługo na naszym kanale pokażę wam, jak tak poprawnie, że tak powiem, rozrabiać tą zanętę i żeby to dobrze pracowało i tak dalej. Także no, do zobaczenia i jeszcze będziemy mieszać. Zobaczymy, co się uda namieszać.